Jakie były największe wyzwania, jak tam stwierdziłaś, że będziesz mieszkać w lesie? No, wyzwania były wszystkie, w sensie był cały komplet wyzwań, zaczynając od braku wody, kanalizacji, internetu, zasięgu, prądu, domu. Także generalnie nie było tam nic, to było po prostu kawałek ziemi i tyle. I my żeśmy się... To też była szalona decyzja. No właśnie, dlatego tak pytałam, czy trudno było ją podjąć, bo to jest szalona decyzja. Wiesz co, myślę, że my po prostu nie do końca wiedzieliśmy, na co się piszemy i w tym sensie byliśmy po prostu tak jak dzieciaki, tak podekscytowani na maksa. Więc jakbyśmy wiedzieli, z czym to się je, to może nie to, żebyśmy się nie zdecydowali, bo na pewno tak, ale no... To jednak, tak sobie myślę z perspektywy 3 lat, no to hardcore to był dosyć mocny dla nas. W sensie takie harcerstwo nawet bym powiedziała, bo my przecież... Ja pierwsze 3 miesiące mieszkałam w namiocie i jeszcze nie mieliśmy ogrodzenia, więc odbijały nam się sarny od namiotu, bo to była ich droga, po której sobie tam gdzieś hasały. No i nagle namiot. No, więc jakby naprawdę tych historii jest tyle i tak jak sobie myślę z perspektywy czasu, że... Wow, ale dobrze, że już się skończyło. No właśnie, no bo po tym mieszkaniu w 2 latach stwierdziliście, że budujecie sobie dom. I on jest też gdzieś niedaleko. I nie, to jest wszystko, to się dzieje jakby wszystko na jednym terenie i też ten zamysł od początku był taki, żeby jednak no w jakimś komforcie też żyć w tym lesie, ale to, co było najbardziej szalone, to, że przecież no, ludzie to zazwyczaj nie wiem. Budują ten dom. Najpierw w ogóle to najpierw idą do urzędu i proszą o ten, prawda, tak. ten kwitek, że można w ogóle coś robić. A my nie, my od razu w ogóle tak. Przeprowadzka. Ogarnęliśmy przeprowadzkę, żeby z Warszawy tam. Przeprowadziliśmy też rzeczy na puste pole. I sobie myślę, kurde, no trochę tak nie może to raczej to stać. No więc kupiliśmy taki blaszak, taki garaż blaszany, więc tam to wstawiliśmy. No ale przyszła burza i ten blaszak zwiało. Nie no, generalnie tam jest naprawdę bardzo dużo historii. To co, tak, co na przykład ciebie nauczyło właśnie to mieszkanie w takich spartańskich warunkach trochę? Takiej radości z najmniejszych rzeczy. I teraz tak to mocno też odczuwam, bo udało nam się wybudować ten dom w końcu, więc takie małe rzeczy, że wiesz, no to będzie śmieszne, ale że na przykład polbruk, nie? Co to jest za świetny wynalazek? W sensie jak mieszkasz w lesie i zaczyna padać deszcz, albo w ogóle jest zima, no to jest taki dramat z tym łażeniem w błocie. Więc jak przykład, jak u nas się pojawił rok temu polbruk, to myśmy z Piotrkiem po prostu go głaskali, nie? Że to Jezu, jak świetnie, będziemy, wiesz, nie będzie brudno w domu, nie będzie błota. Więc takie najmniejsze rzeczy, takie podstawowe bym powiedziała. Ale to fajne, bo to... to też z jakąś taką filozofią życia chyba przyszło, że właśnie simple is good, że te najmniejsze rzeczy i najbardziej cieszą i są jakieś takie najlżejsze. No.